Jan Paweł II i prezydent Reagan tu w tym parku będą przypominać o trudnych czasach naszej ojczyzny i będą zaświadczać, że byli z nami i są z nami. Na zakończenie pragnę podziękować panu prezydentowi Adamowiczowi, który od początku popierał nasz pomysł i powiedział parę lat temu: miasto zrobiło otoczenie, wy zbierzcie pieniądze na figury pomnika i tego stanowiska nie zmieni. Bardzo dziękuję za oddolną inicjatywę obywatelską Stowarzyszeniu Godność na czele z byłym radnym Czesławem Nowakiem, wszystkim tym, którzy wspali, wpłacili pieniądze swoje prywatne na ten pomnik. Dziękuję SKOK-owi Krajowemu za mocne dofinansowanie tej inwestycji. Wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie budowy tego pomnika.